Brak kanalizacji, woda zalewająca posesję przy nawet niewielkich opadach atmosferycznych, smród z oczyszczalni ścieków i niewyasfaltowane drogi. To tylko niektóre z problemów, z którymi codziennie borykają się mieszkańcy Jelenia Łęgu. Firma po zakończeniu prac wodno-kanalizacyjnych, jakby tego głównego rurociągu, na ulicy Zwycięstwa musieli otworzyć nawierzchnię asfaltu, ale po prostu nawierzchnia asfaltowa została jakby zawyżona. Wie pan, ja po prostu nie znam się na różnych przepisach, ale wiem, że woda na pewno płynie na dół, a nie do góry. I to jest po prostu problem, a wszystkie drogi, które były robione w latach, podejrzewam, że nie pamiętam, w 2013, to po prostu nasilił się ten problem, bo nie ma po prostu tych wód opadowych, gdzie odprowadzić i po prostu zalewa ludziom posesję. 2 sierpnia mieszkańcy Jelenia spotkali się z radną Renatą Chmielewską. W spotkaniu uczestniczył również poseł Paweł Bańkowski. Ale tam asfaltu nie ma, leci piasek, kamienie, wszystko, dziury przed domem i też układamy worki przed tym, bo jak przyjdzie duża woda, to leci wszystko do garażu. Jak były ulewy, to były, ale to było, to się raz na parę lat zdarzyło. A teraz po prostu nie dość, że nasz krawężnik, który zgodnie z przepisami podobno ma mieć wysokość 12 cm asfaltu, to nas gdzieś ze rzędu od 2,5 do 3 cm. Tak jest. Były już 4 razy. Chodzili, kontrolowali, spisywali, cudowali. Na dzień dzisiejszy nie wiem, MPWiG nie może sobie poradzić. Do końca października ma być zaprojektowana, ale wykonanie... Do końca października, tak, pani Renato, miało być w tamtym roku. Ja się dowiadywałem. Miało być w tamtym roku. W tym roku poinformowali mnie na początku tego roku MPWiG, że doprojektowanie fajnie, pięknie, elegancko jest, tylko musi zostać zatwierdzone. Teraz znowu chodzą i znowu robią projekty. Przecież to jest chore. Obiecywano tutaj ludziom, że jeżeli zrobi się kanalizację, zaraz jak tylko będzie kanalizacja odebrana, będą robione wszystkie gruntówki. No i słowa nie dotrzymano. Tylko smród i... I dziurawa droga. I śmierdzący teren. Gazu tak samo nie mamy. No. Główną drogę przykładowo, tak jak na Słomińskiego, od Sobieskiego do Jelenia. Wykoszą, ale tu nie potrafią przyjechać. Przecież dostają na to pieniądze z urzędu. Są miejsca takie, gdzie kanalizacja została już wykonana, natomiast jest kilka domów blisko oczyszczalni, których mieszkańcy do dzisiaj nie doczekali się tego dobrodziejstwa, jakim jest sieć kanalizacyjna. Są zdziwieni, dlaczego miasto o nich zapomniało. Nie mogą dojechać bezpiecznie do swoich domów, chociażby po takich dużych opadach atmosferycznych, bo droga jest grząska. Są, czy żyją też w takim otoczeniu, gdzie panuje niesamowity smród z oczyszczalni. Powinny tu być zamontowane jakieś filtry, które pozwolą im normalnie egzystować. Nikt o nas nie pamięta, a jeśli już o coś się upominamy, to w odpowiedzi słyszymy, że albo się nie da, albo nie ma pieniędzy, skarżą się mieszkańcy. Zgłaszaliśmy do zarządu Drugi Mostów, napisaliśmy maila, no i teraz właśnie czekamy. Czekamy, jaka będzie odpowiedź. Na razie nie mamy żadnego kontaktu i musimy się zbroić w cierpliwość. Za wykładnik lokalnego rozwoju i główną wizytówkę uznaje się centra miast. To tam toczyć ma się życie i to tam wszystko ma być błyszczące, równe i dobrze zaprojektowane. Centrum miasta jest oczywiście wizytówką naszego miasta, natomiast jak widać te dzielnice domów jednorodzinnych nie do końca są tak zarządzane przez władze miasta, jak oczekują tego mieszkańcy. Jest tutaj wiele problemów, które na bieżąco przez wiele lat nawarstwiają się, są nierozwiązywane i mieszkańcy oczekują zdeterminowani, żeby władze miasta je rozwiązały. W takim razie co z przedmieściami, co z osiedlami, z których dojazd komunikacją miejską do centrum miasta zajmuje 40 minut? Ludzie nie mają możliwości przesiadki w centrum Jelenia, tylko muszą jechać do Dębu. W Dębie autobus na ostatnim przystanku stoi, czeka jakiś czas i jadą dopiero taką wycieczkę sobie robią krajoznawczo-turystyczną codziennie przez cały Jeleń, wracając do Jaworzna jadąc. Choć problemów nie ubywa, jak się zdaje, mieszkańcy Jelenia będą musieli jeszcze zaczekać na realizację swoich postulatów, a póki co można barykadować się workami z piaskiem, zacisnąć zęby i czekać.